Siemano, z tej strony Kazumi i witam was w przedostatniej zimowo-świątecznej aktualizacji. Tak jak już widzieliście w tle, są fajerwerki, więc dzisiaj mamy imprezę noworoczną, a raczej zaczęcie Sylwestra. Możemy oczywiście kupić lampiony, fajerwerki, mamy również nowy sprzęt, jak i ciuchy. I dzisiaj również mamy kontynuację zadanek z Yeti, więc zobaczymy, jak to będzie. A za tydzień jest już ostatni właśnie tydzień, czyli 4 stycznia, który będzie trwać aż do 11 stycznia. Czyli 11 stycznia już będzie kolejna aktualizacja. I właśnie jeszcze za tydzień, czyli tego 4 stycznia, pojawią się znowu te śnieżne burze i będziemy mogli zdobywać pedę dla postaci znowu. No i co, to w sumie tyle, także lecimy do aktualizacji. No i tak, tutaj jest tak jakby pierwsze zadanko i to jest chyba prawdopodobnie z tym Yetim, jeśli o to chodzi. Tak, Scott nas szukał, więc jakby tam się potem udamy. Ale na początek tutaj właśnie zobaczmy sobie te fajerwerki. Jakby ja mam ich bardzo dużo w szafie, więc no nie będę kupować, bo to jest niepotrzebne w sumie. Także tutaj mamy też lampiony. No i teraz czy mamy coś? Tak. Sprzęt mamy nowy, więc idziemy zobaczyć właśnie ten nowy sprzęt. I dzisiaj 28 grudnia mamy zimowy symbol, wow. A dokładnie 15. Do dzisiaj dostaliśmy 15 żetonów za darmo. Wow, mega fajnie. Bo ja właśnie też miałam żetony, ale je wydałam właśnie troszkę też na ten sprzęt, co był fajny, taki ala westernowy, więc też no miałam. Miałam ponad 200 tam chyba nawet. Czy oczywiście razem, bo wcześniej też wydałam, bo miałam 70 na początku. Ale no, także trochę się zbierało i w sumie to już chyba na nic nie wydam, bo chyba nie ma na co. Tak jak myślałam, właśnie tutaj będzie ta imprezka, co mniej więcej mówiłam na innych aktualizacjach właśnie, że tutaj prawdopodobnie będzie ta impreza sylwestrowa. I tutaj, o właśnie, mamy piękny nowy sprzęt, nowe ciuchy w ogóle, super. Ja właśnie szukałam tego, o, to jest kapelusz, którego ja muszę po prostu, ja nie wiem, który po prostu musi być w mojej szafie, muszę go kupić oczywiście, więc przepiękny. W ogóle to są fajne nadrzeczy bardzo. Więc ogólnie tak, ja chyba kupię sobie tutaj, czekajcie. Nie no, ja muszę mieć chyba to, bo to jest prześliczne w ogóle. Tyle tych starków sobie jeszcze dużo mam, dobra. Kupiłam sobie też tą sukienkę. I tutaj właściwie są też ten fajny sprzęt, nie? I tutaj raczej chyba zakupię tylko czaprak, ochraniacze i tą torbę. Bo... no. Bo jakby... czarne siodło to ja mogę sobie zawsze wziąć w sumie, tak samo o głowie. Chociaż nie jest ono złe. Dobra, kupimy. Co mi tam szkodzi wydać. No i to chyba tyle tutaj z tego właśnie, bo... no ja nie, dzwony to totalnie nie, dzwony nie chodzą w grę w ogóle. Także góra może być, czapkę nie wiem czy weźmiemy czy nie. Chociaż fajna ta czapa, to weźmy sobie ją i będzie git. Będzie git. Zaraz tutaj się jakoś ubierzemy na koniec. I tak, no tutaj oczywiście mamy parkiet, tu jakieś takie fajne stoliki mamy i tak dalej. Co tutaj jeszcze ogólnie mamy? Tam mamy, o, dopuszczenia fajerwerek. Tam jest jeszcze jakaś posiadówka z tego, co widzę. Tutaj są fajerwerki. O, tutaj też możemy właśnie sobie te fajerwerki, tu możemy też sobie potańczyć, bo to jest taki parkiet jakby. No i no, tutaj możemy sobie też kupić fajerwerki. No i tutaj właśnie co godzinę jest też taka tablica, mniej więcej gdzieś tam w różnych zakątkach Jurwiku, właśnie tam w miastach, że o tej godzinie tutaj będzie jakby taki wystrzał fajerwerek co godzinę. No i to chyba tyle, nie? Chaos w Srednej Polanie w ogóle, okej. Wiem, że nie dokończyliśmy śledzenia Yeti, ale najpierw musimy się dowiedzieć, co się dzieje. Jakby huragan wymieszał się z tornadem, wymieszanym z zamiecią specjalnie po to, by wywołać jak największą katastrofę. Ja w ogóle właśnie przebrałam się tak mniej więcej, bo te spodnie w sumie mogą zostać, bo inne mi nie pasowały, nie mam takich jakichś czarnych, nic nie będę kombinować. Ale właśnie szkoda mi tak trochę tak jechać, bo jest zimno, a ja nie lubię zawsze tak jeździć z taką postacią, że nie jest tak ciepło ubrana, jeśli jest serio zima i śnieg, bo no tak trochę nie wiem tego, nie? To się schodzi. No ale można tak na razie być, także jest git. Nie widzę ich, musimy zacząć tropienie od nowa. Dobra robota, Patrycja. Zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie zasady bezpieczeństwa. Rozpala ognisko tylko w wyznaczonych miejscach, po drugie nigdy nie spuszczaj ognia z oka. Zgaś ogień przed pójściem spać, zawsze miej pod ręką piasek lub wodę, by ugasić ogień. Usunąłem już wszystko, co mogłoby się zapalić od żaru lub iskry, więc możemy rozpalić ognisko. Dobra.
Tutaj teraz mamy coś takiego. Ja muszę zjeść suchą, ja muszę zjeść suchą, dobra. Czuję się, jakbym włożył stopy do piekarnika, ale zaczynam mieć ochotę na kiełbaski. Dobra, musimy ułożyć plan tropienia Yeti. Możemy rozejrzeć się za śladami w śniegu. Mam tu trochę sprzętu do mierzenia odcisków. Czemu myślisz, że wyglądałem jak zwykłe patyki? Przyjrzyj się im, proszę. Zobacz, że jeden jest z wielkości mojej stopy, a drugi jest o wiele większy. Chwilę, moment, o ile wiadomo... dobra. Nasze ognisko zgasło. Okej. Coś tutaj... Aha. Ten jeczy zaatakował nasze ognisko. Chyba chce się bić za nim. I co ja mam teraz tutaj zrobić? Mam pięć śnieżek. A tu? Aha, tutaj lepiej śnieżki. No dobra. Tylko jak ja mam rzucić tą śnieżkę? Aha, że... Aha, no dobra. Okej. O, nagle się tu w ogóle pojawiliśmy. Tu jest jakaś jaskinia w ogóle. No, się tutaj zrobiła. Tyle podróżuję, a nigdy nie widziałem podobnej jaskini. Nie wiem, czy powinniśmy do niej wchodzić. Niech to, chyba nie ma wyboru. Lisica weszła do środka, wiesz co? Przejrzę sobie swój poradnik dla obozowiczów, żeby znaleźć coś ciekawego na temat jaskiń. Nie czekaj na mnie. Okej. To miejsce jest interesujące. Powinienem rozmawiać z Jamesem, żeby można by tu zrobić lodowy motel. Wstawilibyśmy do środka łóżko polowe i lampę oliwną, a potem wynajmowalibyśmy ludziom, którzy chcą zobaczyć zorzę polarną. Na jakie ślady pazurów mam spojrzeć? W ogóle też są inni ludzie. Bo to jest większe niż, przepraszam bardzo, tam stoi to na tym polu, więc czemu to jest takie wielkie? Noszę mi liska. Lisków. Wreszcie znalazłem swojego jety, niestety, ale chyba mu się nie spodobałem. Okej, musisz mi pomóc, Patrusia. Spróbuj go roztopić ciepłem z tych magicznych ognisk. Gromadzenie ciepła, okej. Ludzie, to ja mam tam iść? To w ogóle chodzi ten jeden, ten cały, nie? A to? Mam zrobić tak? Chyba. Bo właśnie tutaj cały czas i właśnie chodzi ten tutaj jeden taki, nie? Teraz nie wcześniej to widziałam, że on tutaj niby siedział na ławce, coś takiego, nie? W ogóle. Dobra, gromadzimy ciepło. Tu jest, to właśnie tutaj co chodził ten, ale już go nie ma. No nie no, on się zlagował. O, w końcu, a to trzeba robić chyba z 5 razy, chyba. Nie. Widzę, że naprawdę zależy ci na twoim przyjacielu, skoro tak się na mnie rzucasz. Szanuję twoją odwagę i determinację. Niech mi on gada. Mam tam zakres obowiązków. Miło pana poznać, pani Yeti, jestem Scott Buttergood. Patricia i ja się przyjaźnimy. Miło was poznać, no może nie do końca, jestem samotnikiem, ale porozmawiamy sobie na spokojnie i dojdźmy do porozumienia. Przy okazji doceniam twoją próbę uratowania mnie. Chciałbym tylko powiedzieć, że tak naprawdę wcale się nie bałem. Pani Yeti, dlaczego terroryzuje pan Jurwik? Najpierw wywołał pan niesamowitą zamieć, a potem posłał małe Yeti, żeby powodowały chaos na wyspie. Nie panuję nad pogodą. Jednak śnieg na Jurwiku wpływa zarówno na mój lud, jak i na inne arktyczne stworzenia. W każdym razie wasze wydarzenie pogodowe przyciągnęło małe Yeti, a ja poszedłem za nimi, żeby wziąć je do domu. Ale potem ni stąd, ni zowąd Patricia robi mi zdjęcie i zaczyna pokazywać je ludziom w miasteczku. Na to się nie zgodzę. Zacząłem was śledzić, żeby odebrać to zdjęcie. Nie chcę walczyć, chcę swojej samotności i anonimowości. Proszę zniszczyć zdjęcie i nie mówcie nikomu o naszym spotkaniu. I tak nic nam nie wierzył. Bardzo wam dziękuję. Może kiedyś będę mógł wam pomóc. Teraz muszę odprowadzić małe Yeti do domu. Okej. No i co my tutaj? To chyba tyle, nie? Chyba powinniśmy położyć kres plotkom i ogłosić, że nasza wyprawa zakończyła się wielką porażką, a Yeti nie istnieje. Jak dobrze wiecie, tropiłem mitycznego Yeti, opierając się na słabych dowodach w formie beznadziejnego, podrobionego zdjęcia, które otrzymałem od pewnej osoby o imieniu Patricia.
To znaczy, Patricia i ja razem trafiliśmy je, opierając się na tym beznadziejnym zdjęciu. Wbrew naszym oczekiwaniom nie odkryliśmy dowodów na istnienie tego mitycznego stworzenia. Stacy miała rację. Wariat z siebie, dosłownie nikt nie wierzył w istnienie Yeti. Ciebie też miło widzieć. Skąd się tu wziąłeś? Jej rodzina chyba potrzebuje tymczasowego domu na zimę. Czy my teraz zdobędziemy tego liska? Czy my zdobędziemy liska? Spotkajmy się w zimowej wiosce. Zbudujmy tam dla nich schronisko. Okej, okay, czyli teraz musimy jednemu do wioski, więc lecimy. Zbierzmy surowce z okolicy, by zbudować małe schronisko. Gdy skończy się zima, cała rodzina będzie mogła wrócić do domu. Budowanie schroniska. Aha, czyli coś takiego z tej gałązy, które zebraliśmy. Dobra. Jeszcze jedno. No i nie wiem, czy dostaniemy tego jednego liska, czy nie. A fajnie by było dostać liska. Podoba mi się, dobra robota. Pora na zasłużony odpoczynek. Jej, lisek jest, tak myślałam. Dobra, to jest na 5 żetonów, 15 postaci i liska, także super. Spędziliście we dwójkę ze Scottem dużo czasu, Patrycia. Widzieliście coś dziwnego? Możesz mi powiedzieć. Co się dzieje na szlaku, zostaje na szlaku, zależy, co przez to rozumiesz. Też dopiero liski są zadowolone, a moje grono przyjaciół się powiększyło. Mogę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę? Pewien mały lisek jest bardzo przyjacielny do ludzi, a ja muszę dużo podróżować przez swoje badania. Możesz wziąć go do siebie, byłaby z was świetna para. Okej. Okay. Oto twój nowy lisie przyjaciel. Bawcie się dobrze, dam ci znać, gdyby potrzeba mi było więcej pomocy przy badaniach. Ciesz się zimą. No i mamy darmowego liska, więc fajnie. Bo jeszcze tutaj wyszedł mi z torby. Także o, tak się właśnie prezentuje fajny lisek. Patrzmy sobie tylko z bliska nawet. Polarny lisek. Także kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy jesteście zadowoleni, po prostu zadowoleni z dzisiejszej aktualizacji, bo PD było nawet dużo, sporo nawet było. Mamy darmowego liska, także było fajnie. Mamy nowe właśnie świąteczne tutaj, znaczy świąteczne, sylwestrowe właśnie. Ubrania fajne są. I mamy oczywiście imprezkę coroczną, także było spoko. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczko, żeby być zawsze na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Także trzymajcie się i do następnego.